Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, żeby dołączyć do rewolucji i jednocześnie zarabiać duże pieniądze? Cóż, mamy tutaj genialną okazję. Przedstawiamy firmę Feminist Inc. Cudowne miejsce, gdzie równość i dochody idą w parze. Ale poczekaj, tego nie powiesz nikomu. Ale prawdę mówiąc, nasza firma to wymarzona okazja zarobienia fortuny. Chociaż nie jesteśmy piramidą finansową, ale wyobraź sobie to. Płatne misje dostawcze. Tak, dobrze słyszałeś. Podczas gdy inni widzą tylko zwykłe przesyłki, my widzimy prawdziwy potencjał do zmiany świata. Nasze niesamowite zespoły kurierów są gotowe dostarczyć paczki pełne równości prosto pod drzwi klientów. Nasza usługa to nie tylko dostawa, to prawdziwie rewolucyjne doświadczenie. A teraz najważniejsze – pieniądze. Zasada jest prosta. Im więcej misji wykonasz, tym więcej zarobisz. A co najważniejsze, nie musisz robić tego sam. Zaproszenie kolejnych rekrutów dołączających do Feminist Inc. nie tylko przysporzy dodatkowych dochodów, ale także pomoże w rozwoju idei równości. Nie musisz się bać, że cokolwiek jest nie tak. Nasza firma jest całkowicie legalna i zaufana. Co więcej, mamy również fantastyczny program szkoleń, który pomoże Ci w stawianiu pierwszych kroków jako kurier, więc nie trać czasu. Dołącz do Feminist Inc. i zacznij dostarczać paczki pełne równości i zarabiać pieniądze. Nie jest to piramida finansowa. To rewolucja. Mroźną ściski z tej strony Wrnator. Dzisiaj powiem Wam o misjach Special Cargo w GTA Online. Rozpocząć misję Special Cargo musisz posiadać biuro CEO i magazyn Special Cargo. Po zarejestrowaniu się jako CEO, misję można rozpocząć z poziomu laptopa w swoim biurze bądź z panelu Terrobyte'a. Magazyny są dostępne w 22 miejscach w całym Los Santos i występują w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym. My będziemy kupować tylko duży magazyn, gdyż mały i średni posiadają tak bardzo mało miejsca, że będziemy musieli praktycznie co chwilę narażać się na misje sprzedażowe. Najlepszy magazyn, jaki my możemy kupić, jest Darnell Bros. Znajduje się on w strefie magazynowej, przez co graczom nie jest po drodze, aby zniszczyć tam znajdujące się pojazdy. Również jest blisko autostrady i na środku miasta, przez co ułatwi nam to dostarczanie wszystkich paczek. Rozpoczęciu misji. Musisz zdobyć zaopatrzenie dla swojego magazynu. Możemy kupić do 3 skrzynek naraz. Jedna skrzynka kosztuje 2000 dolarów. 2 skrzynki 8000, a 3 skrzynki 18000. Kupowanie 3 skrzyni naraz jest bardziej dochodowe, ze względu, że oszczędzamy przy tym czas. Aby uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji czasowej, warto kupować 3 skrzynki naraz. Misje zakupu Special Cargo są niebezpieczne i wieloczęściowe, wymagają skoordynowanego zespołu do ich pomyślnego wykonania. Zakres i rozmiar misji są różnorodne, więc podam przykładowe. Policyjne pułapki. Czasami podczas próby zdobycia ładunku można natknąć się na pułapkę policyjną, bądź przygotowany na szybką ucieczkę lub konfrontację z siłami prawa. Możemy zadzwonić do Lestera, aby się pozbyć policji, więc ta misja nie jest zbyt ciężka. Pościgi z dużą prędkością. Niektóre misje wymagają ścigania się z innymi pojazdami, aby zdobyć ładunek. Pewnij się, że masz szybki samochód i dobrze znasz ulicę Los Santos, dlatego, gdyż AI może być nieprzewidywalne i jeżeli będziemy starać się blokować drogę naszym samolotem bądź helikopterem, będziemy mieli problem. Tutaj Wam pokażę, jak nie robić tego typu misji.
zasadzki z helikopterami bądź zrzuty. W niektórych misjach będziemy musieli stawić czoła helikopterem przeciwników. Warto zainwestować w broń przeciwlotniczą lub mieć w zespole kogoś, kto potrafi pilotować śmigłowiec. Również snajperka z wybuchowymi pociskami przydaje się do tego typu misji. Najlepiej wtedy mieć samolot Rage'u, aby szybko te pakunki donieść do naszego miejsca. Różne pojazdy. Czasami trzy skrzynie ładunku mogą być w jednym pojeździe, ale w innych przypadkach będziesz musiał kraść trzy oddzielne. Aby zdobyć cały ładunek, planuj strategię i koordynuj działania z zespołem, a jeżeli takowej nie masz, używaj Rage'u i helikopter, aby jak najszybciej skończyć tą misję. Po zgromadzeniu towarów w magazynie musimy je sprzedać. To w tym momencie zarabiamy pieniądze. Musimy dostarczyć skrzynię do określonego miejsca. Są to misje z łodzią, z tytanem, z opancerzonymi samochodami. Witam Was, Morsek z tej strony. Wrnator kazał mi przekazać Wam informację, że oprócz standardowych misji Special Cargo istnieją również misje Special Items. Są to unikalne przedmioty, które pojawiają się losowo podczas misji zakupu. Mogą to być rzadkie przedmioty kolekcjonerskie, takie jak szpula filmowa, rzadka skóra, złoty minigun, ozdobne jajko, duży diament czy rzadki zegarek kieszonkowy. Te przedmioty specjalne sprzedaje się za wielokrotność swoich kosztów i w przeciwieństwie do zwykłych produktów, ich wartość nie zwiększa się wraz ze wzrostem liczby graczy. Przedmioty te wymagają dodatkowej ostrożności podczas transportu, gdyż przenosimy jeden pakunek. Sprzedaje się je osobną misją sprzedażową, więc nie możemy ich sprzedać razem ze zwykłym ładunkiem. Podam Wam ogólnie kilka wskazówek, które pomogą Wam sprzedać i robić tę misję. Że moją wskazówką jest zaproszenie do sesji. Wykonuj misję sprzedaży tylko na zaproszenie. Dzięki aktualizacji Criminal Enterprises nie musimy robić już to na publicznych sesjach z przymusu. Nie musimy tego robić w publicznej sesji, co zmniejsza nasze ryzyko ataku innych graczy. Ulepszaj pojazdy. Inwestuj w ulepszenia pojazdów dostawczych, na przykład ulepszenia prędkości dla łodzi dostawczej, bądź i opancerzenia, aby zwiększyć swój sukces na udaną misję sprzedażową. Im więcej skrzynek zgromadzimy w magazynie, tym więcej zarobisz na ich sprzedaży, dlatego warto zgromadzić jak najwięcej skrzynek i sprzedać je wszystkie naraz. Używanie Terrobyte'a. Terrobyte to niezwykły przydatny pojazd dla graczy, zajmujący się misjami Special Cargo. Dzięki niemu uruchomić misję kradzieży cargo bezpośrednio z jego wnętrza, co pozwala na szybkie i bardziej efektywne zbieranie ładunków. Pojazd ten jest wyposażony w wiele ulepszeń i narzędzi, które mogą pomóc w realizacji misji. Przykładowo opresor MK2 na życzenie. Sparo i Rage'u. Jeśli chodzi o poruszanie się podczas misji, Sparo i Rage'u to jedny z najlepszych pojazdów do wyboru. Sparo to lekki śmigłowiec, który jest szybki i zwinny, idealny do szybkich przelotów nad miastem i możemy go przyzwać na życzenie. Rage'u to samolot, który oferuje doskonałą prędkość i manewrność, co czyni go idealnym do dłuższych tras, jak i bardzo łatwo nim się ląduje. Szybki dostęp do biura. Jeśli twoje biuro jest daleko lub po prostu nie chce się nam tracić czasu na podróżowanie, możecie ustawić miejsce pojawienia się w biurze, następnie zmienić sesję na tylko zaproszonych, aby teleportować się do biura. Dodatkowy bonus za graczy. Za każdego gracza w sesji dostajemy dodatkowe 2% do zarobku z misji sprzedaży. Możemy zdobyć do 50%. Jeśli w sesji będzie wystarczająco wielu graczy, możemy zdobyć aż do 50% więcej dolarów. Jeśli w sesji jest wystarczająco graczy. Dlatego warto zaprosić znajomych lub innych graczy do współpracy, aby zwiększyć potencjalne zyski.
Posiadanie dwóch magazynów. Aby zoptymalizować proces zbierania Special Cargo, warto posiadać dwa magazyny. Po zakończeniu misji dla jednego magazynu musimy odczekać 5 minut przed rozpoczęciem kolejnej misji dla tego samego magazynu. Jeśli posiadamy dwa magazyny, możemy wykonać misję na zmianę dla obu magazynów, omijając czas oczekiwania i maksymalizując efektywność. Usługę lub to postać NPC, którą możemy zdobyć dla siebie Special Cargo. Wystarczy, że podejdziemy do niej w magazynie i zapłacimy jej za usługę zdobywania skrzyni. Również, jeżeli już mamy drugi, trzeci, czwarty i piąty magazyn, bo gdyż 5 magazynów to jest maksymalnie ile możemy zdobyć, możemy płacić jednocześnie 5 osobom za zdobywanie skrzynek dla nas. Trwa to 48 minut. Jeżeli mamy osobę, która będzie prowadziła naszego Tytana podczas lotu, możemy włączyć tryb formacji lotniczej, gdyż osoba prowadząca ową formację lotniczą testuje wszystkie samoloty, które nie nadążają nad pierwotnym samolotem. Czyli przykładowo, jeżeli Raiju leci z prędkością 200 km, a Tytan z 50 km na godzinę, Tytan będzie zmuszony do lotu aż tak szybkiego jak Raj. Pamiętajmy, jeżeli jesteśmy CEO, aby wykupić organizację duch, która ukryje na 3 minuty naszą organizację. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, zadzwońcie do Lestera, przez co znikniemy na kolejną minutę. Jeżeli kupimy najpierw zniknięcie Lestera, potem duch organizację, a następnie znowu umiejętność znikania Lestera z radaru, będziemy mogli aż przez 5 minut być niewidzialni na radarze. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że teraz biznes Special Cargo nie ma przed tobą tajemnic. Do zobaczenia w Los Santos i powodzenia w zarabianiu.